Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na denko kolorówkowe. Powiem Wam, że dawno takiego u mnie nie było, ale ostatnio postanowiłam zrobić trochę porządku w mojej toaletce. Może nie toaletce, ale po prostu w półce z kosmetykami kolorowymi do makijażu. I mam tutaj produkty, których od dłuższego czasu już nie używałam, bądź produkty, które zwyczajnie zużyłam. Jednak tutaj jest przewaga tych produktów, których nie używałam i ich data ważności najzwyczajniej przeminęła już dawno, dawno temu. Także jeżeli jesteście ciekawi, co takiego tutaj Wam pokażę, to zapraszam Was do oglądania. I z góry przepraszam za zmieniające się światło. Po prostu pogoda za oknem szaleje, ale mam nadzieję, że nie zakłóci to odbioru tego filmiku. Jeżeli Wam nie odpowiada obraz, to możecie nie patrzeć i wyłącznie posłuchać do zmywania naczyń, czy do czegokolwiek tam innego robicie. Bo myślę, że najważniejszy tutaj jest właśnie dźwięk. Także nie przedłużam i zaczynamy. Zacznę może od podkładów. Mam tutaj trzy podkłady. Pierwszy z nich jest to podkład Air Matte w kolorku 01 Ivory Rose firmy Bourjois. I jest to coś takiego. I powiem Wam, że ten podkład w sumie kupiłam tylko dlatego, że on był wtedy wiecie, na tej promocji miał 49% i moja mama bardzo mi go zachwalała. Niestety u mnie się on nie sprawdził, jest on bardzo matowy, bardzo tępy, bardzo podkreśla pory, wchodzi w te pory. No i niestety kolor Ivory Rose jest typowo różowym, świniaczkowym różem, jak ja to mówię. Na mojej cerze wygląda okropnie, także ja się go pozbywam. W opakowaniu jest go sporo, bo starałam się go mieszać z innymi podkładami, ale mimo wszystko on bardzo, bardzo obciążał jakby inne podkłady. Następny produkt jest to produkt, którego dużo zużyłam, ale nie do końca. Jest to podkład Hada Liquid Coverage Foundation firmy Catrice kolorku 010. I tak on się prezentuje. I jest to generalnie bardzo fajny podkład do mieszania z innymi podkładami. Solo również u mnie wyglądał zbyt ciężko. Był zbyt taki kryjący i no po prostu moja cera wyglądała źle, często się ciastkował ten podkład na mojej cerze, no ale w połączeniu z innymi podkładami tworzył po prostu efekt HD, który ja uwielbiam na skórze, tak wiecie, wygładzona, wyblurowana skóra i bardzo często używam tego podkładu w moich filmikach, bardzo często, jeżeli widzieliście, że mam jakąś idealną skórę, no to myślę, że była to sprawka właśnie tego produktu. No i ja go mieszałam z innymi podkładami, nie zmieniał on jakby formuły tamtych podkładów, dodawał im dodatkowe krycie i ten właśnie taki efekt HD. Ostatni produkt jest to Balm Shielder Tinted Moisturizer SPF 18 firmy Debalm. Jest to coś takiego, był to taki krem BB z delikatnym kolorem, on był naprawdę bardzo, bardzo jasny. Nie wiem, czy on tutaj ma. Lighter than light, no także widzicie. Był naprawdę jaśniejszy niż jasny. Był naprawdę bardzo, bardzo jaśniutki. Ja go najczęściej używam albo pod podkład, jakby taki dodatkowy krok, jako taka baza. Albo mieszałam go z podkładami, które były dla mnie zbyt ciemne i wtedy mi się fajnie spisywał. On był bardzo nabliżający i naprawdę skóra po nim wyglądała bardzo ładnie. Nie wydaje mi się, żebym do tego produktu wróciła, ale jeżeli Wy czegoś takiego poszukujecie, no to myślę, że to będzie spoko produkt. Dalej może opowiem trochę o pudrach. Tutaj mam mój ukochany puder z Ethnicity Minerals. Jest to puder HD. Czekajcie, bo ja go mam w dwóch jakby egzemplarzach, w wersji pełnowymiarowej oraz takiej miniaturce. Na wersji pełnowymiarowej nie ma żadnych napisów, także pokażę Wam z miniaturki, jeżeli bylibyście ciekawi dokładnej nazwy. Jest to Velvet HD. Cudowny puder, on faktycznie daje taki efekt HD. Myślę, że kiedyś do niego na pewno wrócę. W tej chwili mam inny puder. To opakowanie mini sobie też zostawię. W tej chwili mam inny puder do testowania z serii HD. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmiki, mój haul, no to na pewno wiecie, o jakim myślę. Ale myślę, że ten warto przetestować. Mają bardzo fajne składy, bo są to kosmetyki mineralne i bardzo ładnie wygląda na skórze. Skóra jest naprawdę bardzo taka wygładzona. Także naprawdę Wam ten produkt serdecznie polecam. Produkt, którego Wam polecić nie mogę, jest to loose powder w kolorku 03 Translucent z serii z firmy Constance Carroll.
I jest to coś takiego. I to był taki, powiedziałabym, bardzo kryjący, bardzo żółty, ciemny puder. No jest to kolorek 03. Ja ten produkt akurat dostałam, także nie kupiłam go sama. Jest to zdecydowanie zbyt ciemne dla mnie. To mi się ciastkuje, wygląda tragicznie na skórze, także ja się po prostu pozbywam. No bo też nie mam jakby osoby, której mogłabym ten produkt dać, więc on mnie bardzo długo leżał. No i niestety jego czas nadszedł. Tak samo nie sprawdza mi się puder z firmy Dermacol Invisible Fixing Powder. Nie wiem, czy ma kolor. Light. Tak się ten puder prezentuje. Widzicie, jego tutaj też jest jeszcze sporo w opakowaniu. I powiem wam, że ten puder, on strasznie jakby ciastkował się na mojej skórze. I strasznie podkreślał wszystkie pory. Także ja nie byłam z niego zadowolona i stwierdziłam, że czas się go pozbyć. On jest bardzo matujący, także jeżeli efektu typowo takiego płaskiego matu poszukujecie, to się powinien u was sprawdzić. Natomiast, no jak mówię, u mnie się on nie sprawdził. Teraz tak wpadłam w sumie na pomysł, że może bym go zaczęła używać do... Wiecie, do bakingu, w sensie do odcinania chociażby na linii żuchwy. Nie wiem, dobra, odkładam sobie ten produkt na razie i tak, padłam na coś takiego w tym momencie. Produkt, który zużyłam w całości, jest to Multi Concealer, czyli Multi Corrector All Day Long firmy AA. Takiej tubeczce. Powiem wam, że to był naprawdę spoko korektor dla osób, które nie wymagają żadnego krycia. Bo on co prawda był fajnie rozświetlający, fajnie jakby rozjaśniający okolice pod oczami, czy też tutaj czasami sobie go nakładałam po prostu na strefę T czy na policzki, żeby sobie dodatkowo tę strefę jakby rozjaśnić. No to on się powinien sprawdzić, ale dla osób, które wymagają jakiegokolwiek krycia, no to niestety nie. Często go używałam pod oczy i dodatkowo jakby do tego używam innego korektora, bardziej kryjącego. No i tak go zużyłam. Nie ma on kompletnie żadnego krycia moim zdaniem. I jakichś większych zasinień czy zaczerwienień, no on po prostu nie zakryje. Dalej tutaj mamy róże może, o, bo tutaj widzę, że mam sporo tych róży. Pierwszy róż jest to róż do policzków kolorku Blossom firmy Moja. Tak on się prezentuje. Jest to coś takiego. I o ile ten produkt wygląda fajnie w opakowaniu, o tyle na policzkach niestety on jest zbyt taki ceglany. I on tutaj miał datę do 2017 roku, także chyba z oczywistych względów się go po prostu pozbyłam. Jak mówię, on miał taki bardzo ceglany odcień na policzku, także on, no moim zdaniem, nieładnie wygląda. Dalej mam tutaj róż, który podobno jest jakby odpowiednikiem tego różu Orgasm z Narsa, tak. Jest to róż Sunshine Gliss PEC5 w kolorku 010 Sensual Rose. Tak się prezentuje jego opakowanie. Gdybyście słyszeli w tle jakieś piski, skrzyki, te koty. I tak ten róż wygląda, jak widzicie. No trochę go używałam, ale powiem wam, że nie do końca podobało mi się, jak on wyglądał na skórze, ponieważ on bardziej zostawiał taki różowo-złoty nalot, niż był takim typowym różem. I tutaj też data ważności już dawno, dawno minęła. Także no ja tego typu różu raczej nie lubię, wolę bardziej brzoskwiniowe, bardziej takie neutralne. Ten, jak mówię, zostawiał taki różowo-złotą, dziwną poświatę. Drugi róż, który jest bardzo podobny do tego poprzedniego, jest to Ho Ho Blusher firmy Lovely. Nie wiem, czy on ma jakiś kolor. Holograficzny róż do policzków chyba nie ma. Ho Ho czy Ohoch, nie, nieważne. Tak się prezentował ten róż. I on był bardzo, bardzo podobny właśnie do tego poprzedniego. Taki różowy, ze złotą poświatą. Ten wyglądał troszkę lepiej, natomiast ja już go mam bardzo długo, rzadko po niego sięgałam, także no, datę ważności miał do 2016 roku. Także również się go pozbywam z wiadomych po prostu względów. Dalej mam róż, który bardzo lubiłam, ale który też już mam bardzo, bardzo długo. Jest to róż z Mua Blusher kolorku Bonbon. To był taki mały, kwadratowy róż. I powiem wam, że te róże bardzo lubiłam swego czasu. Taki brzoskwiniowy strasznie męczyłam. Ten jest bardziej różowawy, ale również był naprawdę spoko. Także jeżeli lubicie tego typu produkty, to wam je polecam.
Być może kiedyś do niego sięgnę, bo naprawdę bardzo fajnie mi się spisywał. Ten już ma przedawnioną datę ważności, ale fajny naprawdę róż. Dalej, tak między różami będąc, mam tutaj paletkę z Makeup Revolution, paletka Ultra Scalp & Contour Kit Ultra Fair C01 i jest to takie trio i to jest moje pierwsze trio, jakie kiedykolwiek miałam, mój pierwszy zestaw do konturowania, gdzie bronzer jest wylizany, rozświetlacz tak samo, a róż jest właśnie z tego samego typu, co te poprzednie, taki ala narsowo-orgazmowy, więc niestety u mnie się po prostu nie spisywał. Rozświetlacz, bronzer spoko, różnie jest po prostu w moim typie, ale bardzo fajna paletka. Jak mówię, ja ją mam już naprawdę odkąd zaczęłam się malować tak naprawdę, także myślę, że ona ma z 7 lat co najmniej, także pozbywam się jej, nie jest mi szkoda, bo naprawdę często po nią sięgałam, byłam bardzo z niej zadowolona, także myślę, że na początek takiej przygody z makijażem to ona była dla mnie idealna, bo nie można sobie nią zrobić krzywdy. No widzę, że jeszcze jeden mi się tutaj róż zaplątał. Jest to róż z firmy Estée Brusher Finish Touch w kolorku 01 Peach. Tak, może bym wam pokazała to w dobrą stronę. I to był naprawdę spoko róż. Mimo, że wydaje się, że nie zużyłam go zbyt dużo, bo jeszcze widać tłoczenia, to on jest bardzo mocno napigmentowany, także wystarczyło naprawdę jedno dotknięcie pędzla. Wiecie, tak delikatnie tylko zamoczyć pędzel i nałożyć i on wyglądał bardzo fajnie. Również go mam bardzo długo z tego, co kojarzę, nagrywałam wam filmik na temat produktu firmy Estée. Jeżeli nie, to napisałam to na blogu. Jeżeli był filmik, to podlinkuję go wam w opisie bądź tutaj gdzieś w karcie. Jeżeli nie było filmiku, no to niestety nie. Ale ogólnie produkty firmy Estée bardzo fajnie mi się spisywały na początku mojej drogi właśnie z makijażem. I myślę, że jest to marka, którą gdzieś, jak gdzieś dowiecie, to warto się nią zainteresować. Dalej mam trzy bronzery. Pierwszy bronzer jest to bronzer z Makeup Revolution Skin Kiss Sun Kiss. Jest coś takiego, jak widzicie. Częściowo go zużyłam, bo nie powiem, że nie, bo naprawdę sporo tego produktu zużyłam, ale niestety on mi się pokruszył, on mi upadł i się pokruszył. Był to taki bardzo ciepły, bardzo rozświetlający bronzer. Może mi się uda jeszcze tutaj wygłaskać coś i zrobić wam swatcha. Bardzo, bardzo złoty. Myślę, że on by fajnie wyglądał do osób, wiecie, do opalonych osób na skórze. Myślę, że on by wtedy naprawdę bardzo fajnie mógł tą opaleniznę podkreślić. Ja go używałam do ocieplenia sobie skóry. Często też na powieki, bo naprawdę bardzo fajnie wyglądał. No ale skończył swoją żywotność jakby sam z siebie, bo upadł. Także nie będę rozpaczać. Tutaj mam produkt rozświetlający bronzer do twarzy firmy Lovely Golden Glow. Nawet nie wiem, czy te produkty są jeszcze produkowane, bo naprawdę on tutaj ma chyba z milion lat. I był to taki produkt, taki bronzer bardzo w ciepłym odcieniu, ze złotymi drobinkami. Bardzo fajnie wyglądał na skórze, bardzo fajnie tą skórę rozświetlał, jednocześnie ją ocieplał. I naprawdę wam go polecam, jeżeli w ogóle są jeszcze dostępne, bo ten egzemplarz jest do 2016 roku ważny, jak widzicie pod ręką, często po niego sięgałam. Produkt, który kompletnie mi nie podszedł, nawet nie ma nazwy. O, w sumie Sun Explosion moja bronzer. Jak się przyjrzę, to widać, ale nie wiem, czy wy będziecie w stanie dostrzec. O, widzicie? Mam jakiś taki tatuaż, coś się odbija. I jest to bronzer z mojej, który kompletnie mi nie podszedł. On miał być niby odpowiednikiem tego z Kobo. Ale moim zdaniem jest to zupełnie inny produkt, on jest bardzo suchy, bardzo ciężko się z nim pracowało. Ten egzemplarz również jest bardzo stary, do 2019 roku, także no może nie aż tak stary jak niektóre z tych produktów, ale po prostu postanowiłam się go pozbyć. Ta sama sprawa ma się z pudrem rozświetlającym firmy Moja. Jest to coś takiego. Ja zamawiając to myślałam, że jest to rozświetlacz, nie wiem czemu mi się udało. Puder rozświetlający będzie rozświetlaczem, ale jest to taki właśnie po prostu zwykły puder, który ma takie satynowe, powiedziałabym, wykończenie. Nie jest to w każdym razie rozświetlacz. Także jakby zamówiłam ten produkt z innym przeznaczeniem, okazało się, że jest to zupełnie coś innego. Także postanowiłam, że nie będę tego męczyć, również właśnie do 2019 roku. Mam tutaj
jeszcze jeden doświetlacz, który sklejałam już chyba z 5 razy za pomocą alkoholu. No i przez to, że go tyle razy sklejałam, to niestety stracił swoje właściwości. I jest to doświetlacz z Vibo Diamond Illuminator. Tak się to prezentuje. No i zobaczcie, ja już go naprawdę tyle razy sklejałam, tyle razy starałam się go ratować, bo naprawdę bardzo go lubiłam, że on w pewnym momencie przestał być po prostu rozświetlaczem. On jest tak suchy, tak tępy, że nie idzie z tym produktem pracować, że ja się go pozbywam. No i tyle. Zużyłam również dwie próbki podkładów mineralnych w kolorze Neutral Fair firmy Newty. Tak się to prezentuje. Jest to bardzo fajny podkład, bardzo ładnie wygląda na mojej skórze i myślę, że właśnie na lato sięgnę po ten podkład i dokładnie ten odcień, bo on mi się jak na razie najlepiej spisuje. Dalej mam tutaj jeden cień. W ogóle nie wiem, skąd mam ten cień. Wydaje mi się, że na jakimś spotkaniu. Jest to Velvet Touch Eyeshadow w kolorku 154. Jest to totalnie różowy. Tutaj może tak nie widać, może jak go otworzę. Ale jest to totalnie różowy cień. No, kamera przekłamuje. O, może bardziej tak. Ja nie wiem, ja takich kolorów nie używam, także nie mam pojęcia, jak on się u mnie znalazł. Czy ja go po prostu przygarnęłam na jakiejś wymiance, czy przez przypadek gdzieś mi wpadł. W każdym bądź razie ja go na pewno nie będę używać, także ja się go pozbywam. Tutaj data ważności też jest do 2016 roku. Także no, przymknijmy na to oko. Ja sobie tutaj odłożę już mój pojemnik, bo mam cztery ostatnie produkty. Jeden z nich jest taka pomadka ochronna firmy Alverde. Ja to miałam w kalendarzu jakimś tam adwentowym. Jest bardzo, bardzo obklejona. Nie wiem, czy tam wyostrzy. O. Gdzie ona jest obklejona, ale generalnie bardzo lubiłam tę pomadkę. Jest taka lekka pomadka nawilżająca na dzień. I jeżeli takiego produktu szukacie, to te pomadki, z tego co pamiętam, są dostępne w regularnej sprzedaży, także możecie je normalnie dorwać w DM-ie. Dalej mam kredkę firmy Pierre Rene. Jest to właściwie eyeliner, konturówka do oczu w kolorku 6, czyli takim w beżowym kolorze. Wyostrzyć nam nie chce. O, tak się ona prezentuje. I wiecie co? To jest kredka, która na swatchu wygląda w ten sposób, czyli jest bardzo widoczna, bardzo jasna, bardzo biała. Natomiast na powiece ona nie zostawia kompletnie żadnego koloru. Ja się naprawdę starałam jakby używać tego produktu na linię wodną. No i nie da się, po prostu się nie da tego produktu, nie widać. Owszem, czyści linię wodną przez to, że zbiera cały produkt, który się obkleja na tej kredce, ale niestety nie widać jakby tego koloru, tego podbicia, tęczówki, efektu otworzenia oka. Po prostu jej nie ma. Ona znika nagle, jeżeli na swatchu wygląda tak, i z tego względu, że ją kupiłam, a na powiece, znaczy na powiece, na linii wodnej w ogóle jej nie widać, no to sorry. Dla mnie to nie jest produkt, który jest warty jakby miejsca w mojej szafce, także on ląduje zwyczajnie w koszu, bo ja nie mam pomysłu, co z tą kredką zrobić. I dalej mam dwa bardzo fajne produkty. Pierwszy z nich jest to produkt wypełniacz brwi w kremie, łatwa i szybka korekta brwi firmy Inveo. Tu już możecie podejrzeć kolejny produkt, ale staram się, żeby wam pokazać. O. I był to naprawdę bardzo fajny wypełniacz do brwi. Ja wam tutaj podlinkuję test tych produktów, bo miałam dwa takie produkty. I on miał taką malutką szczoteczkę, którą naprawdę bardzo fajnie można było sobie wyczesać te brwi. Bardzo miał ładny kolor, bardzo fajnie podkreślał brwi i wypełniał też jakby te luki między włoskami, także koniec końców efekt naprawdę wyglądał bardzo ładnie, bardzo ten produkt ładnie wyglądał na brwiach, może w ten sposób. I jak mówię, podziękuję wam test, to możecie sobie sami zobaczyć i sami ocenić, bo tam trochę jakby bardziej skupiam się konkretnie na tych produktach, także wam polecam obejrzeć tamten filmik. I ostatni produkt jest to maskara Better, Bigger, Better, More Volume Mascara firmy So Cheek. Jest to coś takiego. I my dostałyśmy na spotkaniu jakby zestaw takich testerów, tam było, z tego co pamiętam, 12 tych tuszy do rzęs. I powiem wam, że to jest mój ulubiony tusz do rzęs. On się... O, taką ma szczoteczkę. I powiem wam, że używałam już naprawdę bardzo wielu tuszy. I ten jest moim ukochanym. Mam jeszcze w zapasie bodajże dwa opakowania. W tej chwili też go używam.
idealnie podkreśla rzęsy, idealnie je pogrubia, idealnie je podkręca. Także wszystko, czego potrzebuję, idealnie rozdziela, bo dla mnie to jest też priorytet, bo nie cierpię po prostu posklejanych rzęs, także jest to mój idealny tusz rzęs, którego niestety nigdzie nie widziałam jeszcze stacjonarnie. Także jeżeli macie jakieś informacje, to koniecznie dajcie mi znać, bądź może macie do polecenia jakiś tusz, który jest jakby odpowiednikiem tego produktu, to też chętnie się z tym zapoznam, bo jest to najlepszy tusz, jaki do tej pory miałam. No i co? Dobrnęliśmy do końca tego projektu. Tak jak widzicie, trochę tych produktów mi się tutaj nazbierało, ale chciałam sobie tak rzetelnie przeselekcjonować wszystko, co tam znalazłam, wszystko, co mam, wszystkie produkty, które używam, których nie używałam od pół roku, co najmniej do roku. Także jak widzicie, trochę tych produktów było. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy macie w swoich zbiorach kosmetycznych takie produkty, które pomimo tego, że miały datę ważności kilka lat wstecz, nadal u was się znajdują. Czy macie z sentymentu, czy może zwyczajnie wam jest szkoda ich wyrzucić. Jestem bardzo ciekawa, jak to u was wygląda. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, jeżeli lubicie projekty Denko. Ja bardzo je lubię nagrywać, także mam nadzieję, że wy lubicie je oglądać. Jestem bardzo zawsze ciekawa jakby statystyk projektów Denko, jak one wyglądają względem innych filmów. Także dajcie mi koniecznie znać, jeżeli lubicie projekty Denko. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was na moje social media, Instagrama oraz Facebooka, linki znajdziecie w opisie. I to tyle. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w następnym filmiku.